stoję na skraju kanionu, jesteśmy gdzieś w połowie ściany, jedziemy drogą Schaefer Trail, czyli jedziemy całą doliną kanionu przez jakieś 3 godziny do końca i to jest droga taka naturalna, niebita, taka dzika droga całym dnem kanionu. To jest Canyonlands National Park. My jesteśmy na tej drodze, jakby w połowie ściany kanionu i jedziemy właśnie w tym kierunku. Drogą, tak jak te samochody, będziemy jechać, czy jedziemy w tym momencie całą doliną kanionu. Zabierze nam to około 3 godzin cały przejazd. Tak ta droga prowadzi. Zrobimy zakręt dokładnie tam nad tym urwiskiem. Samochód na tej drodze, więc my jedziemy za nim. On jest przed nami jakieś 200 metrów. Więc za chwilę pojedziemy tą samą drogą, co on jedzie. Chyba jesteśmy na największym urwisku. Czyli jesteśmy w drodze, w takiej drodze, zjeżdżamy na dno kanionu, na Schaefer Road, Canyonlands National Park, Utah. Pojedziemy. Za chwilę pojedziemy tą drogą, co ten samochód teraz zjeżdża. I tak samo będziemy zjeżdżać.
kanion w kanionie. Jesteśmy w połowie tej trasy. Myśleliśmy, że już jesteśmy na dnie kanionu, a tu następny kanion. Tam w bok idzie koryto rzeki wyschniętej. My przejeżdżamy przez rzekę suchą i będziemy kontynuować. Jesteśmy chyba na samym dnie kanionu, bo droga w zasadzie leci korytem rzeki. Bardzo blisko poziomu rzeki Colorado, która tam jest zaraz za zakrętem. Ta rzeka jak płynie, to chyba wpływa właśnie do Colorado. Wyschnięta rzeka, koryto wyschniętej rzeki i takie formacje kanionu są na samym dnie tego kanionu, wzdłuż tej rzeki. A rzeka wpada do rzeki Colorado. Thank you.